Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest 30 odcinek z naszej serii Zagrajmy w GTA San Andreas. Słuchajcie, odblokował mi się wczoraj napad na kasyno Caligula, no z tego względu, że Ken, Macker i Paul opuścili już właśnie to kasyno, no to możemy sobie na nie napaść w tym momencie, także zróbmy to. Rozbijanie banku u Caliguli. We all good? Yeah, we're good. Alright, see you at the back door. Let's roll. No i dobra. Can you hear me okay? Loud and clear. Okay, we're en route in the armored truck. Okay, I'm gonna get a move on. Wejdź do kasyna mafii. No i dobra, zaraz tam wejdziemy. Lecimy. Ogólnie, moi drodzy, wspominałem już o tym, ale ja tego napadu nigdy w życiu nie grałem, także jest to jedna z niewielu misji, które będę przechodził w tej grze totalnie na ślepo i będę je robił po raz pierwszy. No a mimo wszystko myślę, że damy radę, no chyba powinniśmy, nie wydaje mi się, żeby to było coś jakoś bardzo trudnego. A jeśli będzie, no to będzie, no. No ale dobra, tymczasem wbijamy to kasynę. Jestem strasznie ciekaw, kasynie stara się nie ściągać na siebie uwagi, bo się ujawnisz. Okej. Okay. Nie, jak wejdę tam z dildosem, to średnio będzie. Lepiej go schowam. Dobra. Zostało ci 4 minuty, żeby wyprowadzić drużynę do wewnątrz, dobra. Play it cool, Carl. Play it cool. Hey, I'm cool. Are you sure? You sound kinda edgy to me. I'm cool, okay? Okay, okay. Now make your way to the staff door. Dobra, znajdźcie otóż drzwi na kartę magnetyczną. A i po co nam ta karta była? Dobra, rozumiem. Teraz wszystko jest bardziej takie sensowne. Ogólnie, wiecie co, strasznie fajne jest to kasyno. Podoba mi się klimat tutaj. Dobra. Ain't seen you around here before. You new? Yeah, I'm standing in for Jerry. He's ill. Who's Jerry? Shut up. What? I think I got Jerry's cough. Okej, użyjmy karty. Great. Next stop, the backup generator room. It's down one level. Dobra. Alright, I'm in the generator room. Okay, the ventilation grills are on the back wall. Throw the gas down one of these. You got it. Okay. O kurde. O kurde. O, w końcu się udało, dobra. Ja pierdzielę, jaki fail. We won't know if that worked until we get down there. Yeah, well, don't worry about it. Right now we've got a schedule to stick to. Head to the security door and use Millie's swipe card. Okej, okay. Znajdź drzwi na kartę magnetyczną i otwórz je. No dobra. To jest gdzieś tutaj, tak? Wow! Okej, tu mamy. Wybierz goglę oktowizyjny, dobra. Okej, to mi się podoba, jest klimatycznie, jest klimatycznie. Tu widzę, mam jeszcze kamizelkę, ale kamizelkę mam pełną, także... Spoko, dobra, gdzie ja muszę teraz biec, bo cały czas mi leci czas. A także musimy jak najszybciej udać się do tego wejścia tam. Podejrzewam, że musimy biec cały czas tędy, tak jest. Nie wiem, czy ktoś tu będzie? Chyba nikogo nie ma. Będziesz potrzebował czegoś dużego. Aha, dobra, to rozumiem już, o co chodzi. Także lecimy. Ktoś w nim siedzi? Nie, na całe szczęście, dobra. To lecimy. Użyj wózka widłowego do otwarcia rolety. Ok, ja sobie jeszcze przełączę tylko tryb w klawiaturze. Dobra, otwieramy. Jeszcze CJ, jeszcze! Dawaj, dawaj. Ok, mamy to. No i dobra, jest nasza ekipa. Well done, Carl. Now it's time for us to do our part. Try to stay close. Okay, team. I've gone over the layout to this place, so I know it back to front. Everybody follow me. Pewnie będzie scenka jakaś śmieszna, założę się. No tak. Damn! The devious bastards have changed the layout. Don't worry. I'll take the lead, boss. Good idea. Everybody follow him. Nie mogę. Zostało ci 7 minut, żeby zdobyć pieniądze i uciec. No dobrze. W takim razie uważajmy. Po korytarzu są właśnie pełne ochroniarzy. Także musimy ich oczywiście pościągać. Pamiętaj, by trzymać się blisko drużyny. No spoko, to drużyna ma się trzymać blisko mnie. O kurde, czekajcie. I ale powiem wam szczerze, naprawdę mi się ten napad podoba. Jest klimatycznie. Naprawdę czuję się jak w takiej...
Trochę starszym GTA 5, jeśli chodzi o te napady. Podoba mi się. Dobra, ładnie dostają. Pięknie. I gdzieś jeszcze jest dwóch ochroniarzy. Pięknie, gdzieś jest jeszcze jeden. Tutaj, dobra. Idę drużyną do skarbca. Okej. Ten Uzi. Dobra. Nie wiem, czy mogę zdjąć ten noktowizor, czy nie. Może lepiej sobie go na razie zostawię, żeby wszystko wyraźnie widzieć. Kurde, Uzi, uważaj. Okay, we'll set the charges while you watch the door. Okay, boss. Hey, I'm on it. Hurry it up, gentlemen. They know something's wrong. Someone else is in the system. Hey, what's the problem? Somebody's trying to bring the emergency generators back up. Okay. I'll head back up to the generator room and shut them down for good. No dobra, zniszczę awaryjne generatory. No to lecimy w takim razie. Na górę musimy się... Wow. Dobra, jak najlepiej... Wow. Ostrożnie. Kurde. Dobra. Jak je rozwalić, tak się zastanawiam. Mam shotguna? Mam. Nie, to nie zadziała. Jakieś ładunki może? Dobra. Teraz detonator. Okej, udało się. Mamy to. Dlatego tam w sumie bomba była. Wygnaduj, połącz się z drużyną. Połącz się? Chyba się przegrupuj czy coś. Whatever. Dobra, jesteśmy. Dobra, ładunki poszły. Dobra, wejdź do sejfu. Lecimy w takim razie. Będą jacyś ochroniarze, chyba nie. Ta Berkeley jeszcze też tu jest, no nie pierdzielcie. No ale dobra, jest kasiura. Zabisz oni, że mafii, kiedy drużyna będzie zabierała pieniądze, dobra. Ostrożnie, żeby tu nie zginąć. Przecież osłaniam drużynę, no jak mnie ten, jak jej nie osłaniam, o co ci gro chodzi? Jak to? Dobra, poprowadź bezpiecznie drużynę z powrotem do furgonetki, okej. Może lepiej będę tu szedł na kucaka, bo oni tak kurde biegną agresywnie. Nie mogę. Cudo, cudo. Tam są jeszcze. Kurde, panowie, uwaga! Ostrożnie, ostrożnie, żeby tu się nie napatoczyć właśnie na siebie. Tak jak Uzi. Wow. Wiem, że mógłbym strzelać pestki, ale wiecie co, wolę ładować jednak full auto, żeby mieć pewność, że on nie zginął. Dobra, tu jeszcze mamy kolejnych. Pięknie. No jeszcze ostatni chyba został. O kurde. Dobra. Mamy to. Także możemy zwijać. Dobra. Są przyszykowane motocykle, wszystko jest luksus. I've unloaded the police bikes. Everybody in. You two, change into your police uniforms. No dobra, czyli co, chyba wszystko poszło zgodnie z planem, tak? A co z nami? Udaj się do windy dla personelu. Pamiętaj, że jesteś przynętą. A tędy już chyba nie przejdę, co? Time to show these motherfuckers what's happening. Carl, would you like me to talk you through to the roof? Anything that help, man? Ah, oh, what happened? Damn you, Berkeley! Damn you! Ah, come on, man, talk to me. Now head through the casino to the elevators on the far side. Take the elevator all the way to the roof. Aha, tylko czekajcie, bo winda jest na tym poziomie, to ja nie muszę iść tędy, tylko jakoś tutaj, tak? No i o kurde. No i musimy na siebie uważać. Dobra. Ja może lepiej będę szedł na kucaku właśnie. O właśnie, żeby takich niespodzianek przykrych uniknąć. Dobra. Tam jest chłop. Okej. Wszyscy? Chyba wszyscy. A, jednak nie. Dobra. Bardzo fajnie, że twórcy nam dają mnóstwo kamizelek, to mi się podoba. Aż dwie były w tej misji, to jest naprawdę dużo. Dobra. I którędy teraz właściwie? Tutaj, tak? Okej. Dobra. Lecimy do windy w takim razie. Okej. Dostań się na dach. Ciekawe, jak my uciekniemy w ogóle, bo tego chyba nie omawialiśmy z chłopakami.
Także zobaczymy, jak to pójdzie. Rób salto, Kiemon! Okej, tu jest czysto. Idź szczytem dachu i weź spadochron. Aha! W ten sposób. O cholera. Tylko tu mamy, kurde, helikopter. Dobra. Musimy uważać. Jak go zdjąć? Dobra, będę prógł do skutku. Okej. What the fuck, co tu się wydarzyło? Dobra, ostrożnie. Teraz, żeby tego jakoś głupio nie zepsuć. Kurde. Ogień się rozprzestrzenia, ale dobra. Daliśmy radę. Gdzie ten spadochron jest? Dobra, mamy to. Kiedy będziesz spadał, wciśnij EPM, żeby otworzyć spadochron. Ja pierdzielę. I muszę się tam dostać. No dobra. Okej, powinienem dolecieć. Tak mi się wydaje. Nie mogę zmienić broni niestety. Kurde. Ale dobra, najważniejsze, żeby dolecieć. CJ, bierz broń, bierz broń. Dobra, teraz lecimy szybko. Ucieknij do kryjówki, dawaj CJ. Zwijamy stąd. Tylko jeszcze sobie przełączę tryb, dobra. Okej. Dawaj CJ, lecimy, nie śpimy. Ja pierdzielę, ale tym beznadziejnie się lata helikopterem, dobra. Także lecimy do przodu. Dawaj CJ, dawaj. Kurde, ale ten napad strasznie długi był. Ale był fajny, podobało mi się, naprawdę mi się podobało. Dobra. No i raczej z glinami powinniśmy mieć już spokój, bo dopiero 4 gwiazdki tak naprawdę jakąś tam są w stanie zagrozić w powietrzu, także powinniśmy mieć już luzik. Ale jeszcze zobaczymy. Która godzina jest w ogóle, bo ja to nagrywam przed pracą, moi drodzy. Muszę czas kontrolować. Dobra. Ale no raczej zdążymy spokojnie. Dobra. To moi drodzy, myślę, że jeszcze jedną misję sobie w tym odcinku zrobimy. Gdzie my w ogóle musimy lecieć tak właściwie? Niby... Aha, i tu już mamy lądować, dobra. To obniżajmy się powoli. Czekajcie, bo... Ostrożnie, ostrożnie, tam radiowóz, kurde, widziałem. Najsied. Ale dobra, wydaje mi się, że wystarczy, że wyląduje i to będzie tyle. Tylko nie widzę tego znacznika cholernego. Dobra, tutaj jest. Okej, ostrożnie. Dobra, jesteśmy. I didn't mean to tell Berkeley. It just kind of came out, is all. We are watching you, idiot! Hey, CJ, calm down! What? Better take me home, CJ. Aha, wam powiedział Berkeleyowi o tym napadzie. No ale dobra, szacunek zwiększony. Zabraliśmy mu z jego na chatę, no i mamy 100 tysięcy dolców, spoko. Do swojej garderoby dostarczono strój krupiera. Dobra, to co, zapiszmy sobie, moi drodzy, grę na tym slocie. No i ruszajmy na kolejną misję fabularną. Bo tak naprawdę już nic innego nam nie pozostało. Zobaczymy, co ma Uzi dla nas tym razem. Ja chyba pamiętam, co on ma. Ale to jeszcze zobaczymy, czy to jest faktycznie to, o czym ja myślę. And? Dom na wzgórzach, tak jest. Next. Thank you. Do you know how much balls it takes to stand down here and sing a song like that? It takes guts! I'm sorry, we're just looking for something with a little more, mass appeal. What could have more mass appeal than a song like Small But Perfectly Formed? Women want me. Men
Wanna be like me, assholes? Oh. Gotta be kidding me, right? Damn. This casino game is hard work. I thought it was just a case of opening the doors and letting suckers give you their money. If only. You know what? I'm getting bored here. I'm trying to do business, not audition midgets. People of reduced stature, you mean? Yeah, yeah, I said that. All I know is when are we gonna get some real talent in here? I heard that. Mad Dog! CJ. Clean, dude. That's good news, man. Hey, what's cracking? You ready to take it to the stage again? Easy, CJ. Come on, man. One step at a time, you know? I'm almost ready, But what? I want to go home now, CJ. That's cool, man. I'll take you. Where's home? My mansion, baby. Yeah, I heard about that place. Drugs, sex, all that shit. Yeah, you know it. Yeah, yeah, I've been there. I mean, I've seen it on TV. Yeah. Nice crib. Thanks, player. We could do with a place like that to set up in the LS again. Wait for sweet. Get things moving. Get out this midget game. But CJ, come on, man. What? I saved your life, man. My mansion ain't big enough. Only got 19 bedrooms, you heard? All right, man. My mansion's been seized. IRS? Nah, not exactly. Who? Nobody. Who, Mad Dog? All right, Big Papa. Big Papa? The drug dealer? Man, you gave your multi-million-dollar mansion to a motherfucking pusher? You know, CJ, these things happen. I was powerless. You fucking degenerate? Oh, man. How much blow can one guy snort? It's not my fault, CJ. Man, I should have let you jump. Come with me, all of you. We all going home. Okej, CJ się nieźle wkurzył. I właśnie, moi drodzy, to jest misja, w której zaczniemy sobie, można powiedzieć, taki ostatni rozdział fabularny już w tej grze, czyli właśnie wrócimy z powrotem do Los Santos. Dobra. Mam nadzieję, że coś się nie zacięło, na szczęście nie. Okej. Hello? Hey, what's up, Carl? Hey, Kendall, what's up? Nothing, just thought I'd wish you luck. We're gonna drive back to San Fierro first. Want to check things out there before we hook up with you guys in Los Santos. All right, cool. You be careful. I'll be fine. I got Caesar and Mad Dog to keep me safe. You be careful. Oh, I will. I'll see you in Los Santos. Me and you gonna go in to clear the place out. Good idea. The element of surprise. So the rest of the crew can move in peace. No i moi drodzy, z załogą Uziego będziemy właśnie odbijać Javierę Mad Doga. W ogóle to jest ciekawe, że Mad Dog oczywiście nie wie o tym, że CJ ukradł jego księgę rymów i zabił jego menedżera, ale lepiej, żeby się nie dowiedział. Dobra. No okej, będziemy musieli wylądować w tym miejscu. Nie ma to jak w domu mieć lądowisko dla helikopterów. Dobra. Okej, gro, nie pokazuj mi tego tyle, rozumiem. Aha, bo tu teraz lądują, okej. No i dobra, chłopaki powoli wbijają. No i moi drodzy, będzie tu naprawdę niezła strzelanina w tej misji. Tak jak w poprzedniej, fajnie koleś się na dole zrespił. Nie powiem, że nie. Dobra. You ever jumped before? Nah, you? Nah. When we land, we're gonna feel invincible. I am invincible! Hey, wait up! Wah! Wahoo! No i my, moi drodzy, oczywiście też musimy skoczyć ze spadochronem. Widzę, że nawet gra mi to sama zrobi, okej. Dobra. Spróbuj wylądować na dachu posiadłości z triadą, no właśnie. Nie wiem, czy ja nie zwłaszczyłem za wcześnie tego spadochronu, ale wolę mieć pewność, że ja tam wyląduję właśnie. Ale wolno się leci strasznie, ale przynajmniej będę mieć pewność właśnie, że dolecimy tam. Spróbuję jakoś trochę ten lot przyspieszyć, ale nie gwarantuję. No, fajne przysiady robimy w powietrzu. Dawaj, CJ, popój nogi. I nasze stare dobre Los Santos z początku gry. Wracamy na stare śmieci! Powiem wam, nie wiem ile jeszcze odcinków zostało do końca serii, szczerze mówiąc, ja myślałem, że około 48 odcinków nam zejdzie, a raczej będzie mniej. Strzelam, że no nie wiem, jeszcze z 8 nam zostało? Tak bym strzelał coś takiego. Chociaż nie jestem też pewien.
Bo w sumie nie zostało nam wcale już tak dużo misji do końca gry, szczerze mówiąc. Ten epizod Los Santos chyba jest najkrótszym, już ten ostatni właśnie. Dobra. Teraz okej, musimy trochę tutaj pozjmować wagosów z dachu. Właściwie ludzi tego wielkiego papy. Żeby chłopaki spokojnie mogli wejść. Dobra. A mamy przede wszystkim lepsze broni od nich, także nie powinno być problemu. What was you saying? Mówiłem CJ, że mamy lepsze bronie. Więc nie będzie problemu. Cyk. 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 Kurde, trochę ich tu jest. Triada jest już niemal na miejscu, dobra. Kurde, proszę, jaki mam poziom władania? Mam 4 już. Dobra, ostrożnie. Okej, zabierz triadę do posiadłości. Oni zaraz powinni się tu przestać respić, dokładnie. I moi drodzy, ja sobie wezmę jeszcze kamizelkę, bo już osiągnięto poziom zabójcy. Możesz się poruszyć podczas strzelania, okej. Super. Bierzemy sobie jeszcze to SMG i teraz musimy być ostrożni. Dobra. Wolę się tu poruszać na kucaku, bo nigdy nie wiadomo. Którędy my się musimy dostać? Tędy chyba, tutaj, tak? No ta, dobra. Dom Mad Doga. We're heavily outnumbered, but if we all keep our heads, we should kick ass. Ta, jeśli nie stracimy głowy. Jak widzicie, koleś się niestety skitrał w krzaku. Zerąbał naszą triadę. Jednego z gości triady, tam w ogóle jeszcze drugi był. Okej, znajdź posiadłości wielkiego papę i zabij każdego, kto stanie ci na drodze. Bardzo proste polecenie. Wow. Oni tak niby mówią, że zajmą się resztą pomieszczeń, ale moi drodzy, wierzcie mi, że z własnego doświadczenia wiem, że lepiej jednak zająć się tym samemu. Wielki papa jest na dole, okej. Tak jeszcze pozwólcie, że rozejrzę się, bo gdzieś tu chyba... Gdzieś tu chyba kamizelka leżała, o ile się nie mylę. Tylko gdzie to było? Może nie tutaj? Chociaż mówię, coś mi się... Tak, jest tutaj. Dobra. Który to jeszcze tak truje? A plecy mamy, o cholera. Nie, kurde, podniosłem tego kewlara i straciłem dokładnie tyle samo. Trochę lipa, no ale dobra. No nie, naprawdę muszę przeładować w takim momencie. Dobra. Jeszcze nie... Kurde, Andrzej, czekaj, bo plecy mamy. Tak średnio mogę iść przodem. Dobra, tu jest czysto. Tej dziewczyny nie będziemy strzelać. Okej. Tu mamy zdrowie, ale ja zdrowie mam pełne, więc nie będę go zbierać, bo nawet nie mogę. Do I know you? Nie wiem, nie wnikam, czy mnie znasz, kobito. Ja tu czyszczę dom Mad Doga. Dobra. Z tego co pamiętam, o kurde. To wielki papa jest oskryptowany i na razie go nie zdejmiemy. Dobra, tu jest czysto. Tu też. Tu lepiej, mówię, poruszać się na kucaku. Bo już kewa mamy zdjętego w dużym stopniu. Dobra. Tu jest już czysto w tym pomieszczeniu, okej. Przejdziemy sobie głównym korytarzem mimo wszystko. No i co? Ktoś tu jest, czy nie? Kurde, dziwo, chyba nie ma nikogo. No dobra. Bez kitu, gdzie oni są wszyscy? Co ty w ogóle, gościu, gadasz? To nie jest twój dom, do cholery. To jest dom Mad Doga. Dobra, tu jest czysto. Ale tu już nie jest czysto. Cholera. Dobra. I'm a fuck with you!
nikim się nie będziesz fakolić. Chodź tu, synu. Wielki papa opuścił posiadłość i tu już chyba żadnego wroga nie będziemy mieć, dokładnie. Dobra. I teraz jak my go dogonimy właściwie? Tu powinny być chyba dwa auta, albo nie? A nie, jest drugie auto, dobra. Tak, nie ma to jak wsiadać z dildosem do różowego auta, nie? Dobra, lecimy. Dogoń wielkiego papę i zepchnij go z drogi. No lecę, lecę. Chociaż to zepchnięcie go nie będzie takie proste wcale, musimy uważać. No on z tego co wiem ma szybsze auto. Także nie będzie tak łatwo wcale go dogonić. Chodź tu, gościu! No i patrzcie jak mnie wyrolował skubany. Ja pierdzielę, dobra ten teraz. Gień! Okej, pięknie. Teraz jak najdalej od niego. No i dobra. Misja wykonana. Odzyskałeś posiadłość Mad Doga. Super. Jakieś jeszcze komunikaty od Rockstara, czy nie? Nie. Okej, misja wykonana, szacunek, super. Dobra, moi drodzy. To teraz wrócimy się jeszcze na sam koniec do tej posiadłości. Pokażę wam ją tak mniej więcej. Znaczy nie tyle pokażę, tylko pójdziemy sobie grę zapiszemy. Tylko nie pamiętam, z której strony był zapis, bo do tej posiadłości Mad Doga były dwa wejścia. Teraz poczekajcie, bo to jechaliśmy tędy. Dobra. Tutaj, dobra. No bo oczywiście, moi drodzy, w domu Mad Doga możemy sobie zapisywać teraz stan gry. I tam też będziemy mieć następne misje fabularne. Przez większość czasu. Dobra. I tak jak mówię, misji do końca fabuły zostało nam już naprawdę niewiele. Bo tak jak już też mówiłem, ten wątek z powrotem do Los Santos jest już ostatnim wątkiem w grze. Ktoś jeszcze do nas dzwoni, odbierzmy. You two-bit backstabbing piece of eggplant shit. Salvatore, nice to hear from you too. You're dead. Your friends are dead, your family's dead. I'm gonna fuck you up and your children and your grandchildren. Well, it's been nice talking to you, but I got some money that needs spending on some expensive trash, so if you excuse me. You're dead. Dead. Oczywiście Salvatore nic sam nie zrobi. Do końca gry. Te jego groźby wcale się nie spełnią. I teraz nie pamiętam, czy z tej strony się zapisywało grę? Gdzieś tu powinna być dyskietka. Ale kurde, nie ma. Nie pamiętam, gdzie się grę zapisywało tutaj. O, jest, dobra. Okej, no to co, zapiszmy sobie, moi drodzy. No i w tym odcinku to będzie na tyle. Tylko nie wiem, czemu nie mamy żadnej misji, ale dobra, to pewnie ktoś do mnie jeszcze zadzwoni później. Także, no cóż, mam nadzieję, moi drodzy, że odcinek się wam podobał. Dużo się działo dzisiaj. Jeśli się wam podobało, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i widzimy się jutro w kolejnym odcinku z GTA San Andreas. Na razie.